Dlaczego woda zalega na polach? Opady deszczu są podstawowym czynnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju roślin i wydawania dobrych plonów. Jeżeli jednak ich ilość i częstotliwość mają charakter nadmierny, to mogą stać się problemem. Tworzące się coraz częściej zalewiska znacznie utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają przeprowadzenie zbiorów. W wielu przypadkach nie pozwalają też na terminowe wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz powodują utrudnienia w rozwoju roślin. W takich sytuacjach często dochodzi do dużych strat. Dlaczego tak się dzieje? O pojemności wodnej gleby i możliwości wsiąkania oraz przesiąkania w głębsze warstwy decyduje poziom zawartej w niej materii organicznej, a w szczególności próchnicy, która jest najważniejszym jej składnikiem. Posiada bowiem silne właściwości sorpcyjne. 1% pruchnicy jest w stanie wchłonąć od 90 do 150 ton wody na hektarze. Ze źródeł naukowych wynika, że dobra, strukturotwórcza gleba powinna zawierać w zależności od kategorii agronomicznej od 2,5 do 3,5% pruchnicy. Tymczasem w praktyce okazuje się, że w naszych warunkach zawartość ta wynosi średnio 1,8%, a często spada nawet poniżej 1%. W takich sytuacjach gleba traci swoją żyzność i produktywność. Pogorszeniu ulegają jej właściwości fizyko i traci dobrą strukturę. Ulega zagęszczeniu, staje się zlewna, zbita i trudna w uprawie. Po opadach deszczu woda ma trudności z wniknięciem w głąb warstwy uprawnej. Sedno sprawy możemy zaobserwować na przykładzie kontrolnym przekroju gleby. Woda zdołała wsiągnąć tylko w świeżo uprawioną część warstwy uprawnej, gdyż zagęszczenie dolnej części uprawionej w ubiegłym roku już uniemożliwiało jej przesiąkanie. Gdzie zatem leżą przyczyny ubytku próchnicy w naszych glebach i jak sobie poradzić z takimi problemami? Przyczyn jest wiele, ale jako główną należałoby wskazać zubożenie życia glebowego i pogorszenie procesów przemiany masy organicznej. Na skutek osłabienia życia glebowego w tym środowisku zaczynają dominować chorobotwórcze grzyby i zmieniać kierunek przemian zachodzących w glebie. Powoduje to coraz większe utrudnienia w tworzeniu materii organicznej gleby. Skutecznym sposobem na pozbycie się tego rodzaju problemów jest wzmacnianie życia biologicznego gleby poprzez stosowanie środków ukierunkowujących i przyspieszających procesy przemiany masy organicznej. Do takich należą UGMax i Plonostart. Ich skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach i doświadczeniach. Na zdjęciu z prawej strony Poprawę przesiąkania wody przez warstwę uprawną uzyskano już w drugim roku użyźniania gleby. Doświadczalna próbka gleby w stosunku do kontroli wykazuje już znacznie lepszą strukturę i równomierne nawilgocenie. Zoptymalizowanie poziomu materii organicznej nie tylko... Skutecznie reguluje gospodarkę wodną w glebie, lecz także poprawia warunki dla rozwoju roślin, które bez przeszkód mogą rozbudowywać niezbędny do pełnego wykarmienia system korzeniowy i swobodnie sięgać po wodę oraz składniki pokarmowe, nawet w głębsze warstwy gleby. Dodatkową korzyścią może być poprawa efektywności wykorzystania tych składników, gdyż próchnica posiada również inną wyjątkową specyfikę – właściwości koloidalne, które powodują, że zawarte w niej składniki odżywcze są cały czas dostępne dla roślin i jednocześnie nie ulegają wypłukiwaniu przez wodę. Potwierdzają to przeprowadzone badania naukowe. A oto dla przykładu jedno z nich – Potwierdza nam ono, że uzyskany na skutek działania UGMAX przyrost materii organicznej gleby spowodował również wzrost dostępności składników pokarmowych. Troska o utrzymanie optymalnego poziomu materii organicznej gleby powinna być oczkiem w głowie każdego rolnika. Gwarantuje bowiem nie tylko uniknięcie poważniejszych problemów, zarówno w okresach zwiększonych opadów lub też suszy. Może również przyczynić się do lepszego wykarmienia roślin i umożliwić im wydawanie dobrych i stabilnych plonów.